Szanowni Państwo, mówiąc o cyfryzacji państwa, nie zapominajmy również o cyfryzacji polskiego systemu finansowego. Moim i Państwa gościem jest pan Jan Sarnowski, wiceminister finansów. Witam serdecznie w studio. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie ministrze, cyfrowe państwo, szereg narzędzi, które wspierają społeczeństwo i polską gospodarkę, to również te narzędzia finansowe, które uszczelniają ten polski system finansowy. Na jakim etapie jest cyfryzacja tego systemu? No, również i w tym zakresie jesteśmy praktycznie liderami w Unii Europejskiej. Teraz można powiedzieć, świętujemy kolejny sukces, ponieważ kilka dni temu zakończyliśmy etap rozliczeń PIT-owskich, etap rozliczeń, które jeszcze kilka lat temu były zmarą ogromnej liczby obywateli. No, praktycznie pewną tradycją było to, że przy końcu kwietnia praktycznie każdy podatnik musiał zasiadać do tego już przysłowiowego wypełniania PIT-u, czyli do tego długiego, skomplikowanego formularza z dużą ilością rubryk. I teraz, tak jak ten formularz wcześniej ludzi po prostu straszył i był dla nich prawdziwą zmorą, tak teraz jest on już praktycznie ginącym gatunkiem. Co się wydarzyło? Jeszcze 5 lat temu złożonych elektronicznie PIT-ów było około 5 milionów. Teraz świętujemy 20 milionów elektronicznych zgłoszeń, w tym 10 milionów to są PIT-y złożone poprzez tak zwaną usługę Twój e-PIT. Tak jak kiedyś marzyliśmy o tym, żeby móc wypełniać ten formularz PIT-owski online, nie zanosić go do Urzędu Skarbowego ani nie wysyłać pocztą, tylko po prostu submitować na stronie i wysyłać, tak teraz można powiedzieć, że technologia nawet wyprzedziła naszą wyobraźnię, ponieważ teraz podatnikom udostępniany jest już wypełniony przez administrację skarbową druk, który wystarczy tylko zaakceptować poprzez kilka kliknięć i wysłać. I tak jak 20 milionów zgłoszeń PIT-owskich wpłynęło do nas online, tak połowa z nich, czyli 10 milionów, to są właśnie Twoje e-PIT-y wysłane do nas praktycznie kilkoma kliknięciami. W tym roku PIT-ów złożonych papierowo było tylko 1 200 000, co oznacza, że to rzeczywiście ginący gatunek. To ma 1 rację. Na 20 podatników rozliczył się papierowo, 95% PIT-owców wysłało nam, to są dane na 4 maja, swoje zeznanie podatkowe już online, nowocześnie. Pan również to pewnie zrobił online. Oczywiście. Trudno inaczej. Natomiast nowe technologie pomagają w bardzo wielu obszarach systemu finansowego, także w zacieśnianiu, zmniejszaniu luki VAT-owskiej. W jaki sposób ta cyfryzacja wpłynęła na jej zmniejszanie? Rzeczywiście w ostatnich latach zaobserwowaliśmy zdecydowane zmniejszenie luki VAT-owskiej w Polsce. Luka VAT-owska to jest różnica między tym, co powinno wpłynąć do budżetu, gdyby wszyscy rozliczali się tak, jak każą przepisy prawa, a tym, co w rzeczywistości do budżetu wpłynęło. I tak jeszcze 5 lat temu luka VAT-owska wynosiła mniej więcej 25%, co oznacza, że do budżetu państwa nie trafiała co czwarta złotówka z tytułu VAT-u, która powinna się tam znaleźć. Co się działo z tą złotówką? No, znikała albo w szarej strefie, albo była przedmiotem wyłudzeń ze strony mafii podatkowych. Według najnowszych danych z marca tego roku luka VAT-owska zmniejszyła się do niewiele ponad 8%. Oznacza to, że mniej niż co dziesiąta złotówka gdzieś rzeczywiście w tej szarej strefie czy wśród tych przestępców znika, co jest bardzo dobrym efektem. To jest zdecydowanie mniej niż wynosi średnia unijna, to jest 11% i też dużo mniej niż w innych krajach naszego regionu. Można byłoby się spytać, jak to jest możliwe i tutaj odpowiedzią jest właśnie cyfryzacja i odpowiedzią są właśnie te nowe technologie. My wszyscy pamiętamy i wiemy, a la Capone również zamknięto za podatki. Natomiast smutną prawdą jest to, że jeszcze 5 czy 6 lat temu praca urzędnika skarbowego walczącego z mafiami podatkowymi niewiele różniła się od tych narzędzi, również pracy operacyjnej, którą stosowali właśnie urzędnicy amerykańscy. Za czasów a la Capone, tak? Prawie 100 lat temu. Natomiast teraz do tych dwóch bohaterów, którzy walczyli z mafiami podatkowymi, czyli z jednej strony do policjanta, z drugiej strony do urzędnika skarbowego, dołączyło dwóch, cały czas wciąż dość nieznanych bohaterów, a mianowicie programista i analityk danych. I to ci dwaj bohaterowie będą coraz bardziej zyskiwali na znaczeniu w najbliższych latach. Jaki jest sekret naszego sukcesu? No, sekretem naszego sukcesu jest to, że wprowadziliśmy dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, udało nam się zgromadzić informacje na temat obrotu gospodarczego w formie takiej, którą możemy poddawać automatycznym analizom, czyli nie trafiają do nas informacje o obrocie już na papierowych formularzach, tylko po prostu w formie elektronicznej. A po drugie, właśnie dzięki pracy informatyków i programistów możemy w automatyczny sposób je analizować. I automatycznie wyłapać ewentualne przestępstwa podatkowe. Czy one w ogóle są jeszcze możliwe do popełnienia?
Przestępstwa VAT-owskie wciąż są możliwe do popełnienia, natomiast to, co nas odróżnia od sytuacji sprzed kilku lat, to jest to, że tak jak wtedy przestępcy mogli wyłudzać VAT przez nawet kilka lat, póki administracja skarbowa właśnie przy tych konwencjonalnych, detektywistycznych metodach mogła wpaść na ich trop, tak teraz dzięki zastosowaniu nowoczesnych algorytmów żywotność takiej karuzeli podatkowej nie przekracza najczęściej 2 miesięcy. A nie jest to nasze ostatnie słowo, ponieważ na przełomie tego i przyszłego roku wdrożymy w Polsce e-fakturę. E-fakturę, czyli fakturę przesyłaną oczywiście między przedsiębiorcami w systemie informatycznym, ale za pośrednictwem bramki Ministerstwa Finansów. Co to oznacza? To oznacza, że informacja o tym, jakie transakcje zostały dokonane między podatnikami, będzie wpływała do ministerstwa nie tak mniej więcej co 1,5 miesiąca, tak jak jest teraz, tylko praktycznie w czasie rzeczywistym. To oznacza zdecydowane powiększenie wolumenu danych, które do nas spływa, ale też szybszą informację o tym, co się wydarzyło i też szybszą możliwość reagowania po stronie administracji. I tak jak luka podatkowa w Polsce wynosi teraz w zakresie VAT-u 8,2%, tak naprawdę wierzymy w to, że w perspektywie kilku lat uda nam się ją obniżyć do poziomu europejskiego rekordzisty, jakim jest Francja, gdzie wynosi ona około 5%. To uszczelnienie systemu podatkowego to jest przede wszystkim korzyść dla Polaków, bo zapełnia to nasz budżet, jest więcej pieniędzy w budżecie. Zdecydowanie. Uszczelnienie systemu podatkowego w samym zakresie samego VAT-u przynosi nam rocznie około 20 miliardów złotych dodatkowych wpływów. Natomiast jedną rzeczą są dodatkowe wpływy podatkowe. Natomiast równie ważną rzeczą, również tą, o którą nas bardzo prosili przedsiębiorcy, jest wyrównanie szans na rynku. Największym stratnym na działaniu podatkowych przestępców są właśnie uczciwi przedsiębiorcy. Ci, którzy muszą konkurować z firmami, które działając w szarej strefie albo współpracując z podatkowymi przestępcami, mogą sprzedawać dokładnie takie same towary jak one, ale taniej o podatek. Co to oznacza? To oznacza, że od przestępcy, od podmiotu, który współpracuje z podmiotami działającymi nieuczciwie, można kupić to samo, czasem nawet o 1/4 taniej. W ten sposób z takimi podmiotami nie da się konkurować w sposób uczciwy. I o tą uczciwość będziecie Państwo walczyć, czego życzymy. Sukcesów na niwie finansowej. Bardzo serdecznie Panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję również Państwu. Dziękuję za udział. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.